Dzisiaj 24 listopada odwiedziliśmy kolegę Zdzisława Lademana. Jesteśmy aktualnie u niego właśnie w Gołębniku. Przed chwilą robiłem zdjęcie świetnemu samcowi, ale to za chwilę Zdzisiek o nim opowie, a tutaj ma w rękach właśnie samicę. Samiczkę, tak? Też dwuletnią po tej samej parze, co ten gołąb. 26-26. Jest to gołąb, który dwa razy w tym sezonie ta samiczka zdobyła pierwsze miejsce. Mm-hmm. Po tej samej parze mam 4 dwuletnie i wszystkie mają po dwa pierwsze miejsca. To ta samica z jakiej linii się wywodzi? To są, rozumiem, twoje gołębie od lat, tak? Tak, i Wójtowicze. Wójtowicze. Gołębie Wójtowicze. Jasne. Tutaj rozumiem, że do Gdańska na wystawę również ta samica będzie wystawiona, tak? Tak, tak. Na wystawie okręgowej. W kategorii D. Okej. Okay. W tym roku miała bardzo ładnych tam 8 lotów i 3 z tamtego roku się dołoży jako roczną i dosyć w miarę wynik będzie na wystawę okręgową. Super. A ile w ogóle gołębi tutaj na wystawę okręgową dajesz? Szykuję 8. 6 w wyczynie i dwie samiczki w olimpijski standard. Standard. Jasne, no to ciekawe. A ten samiec, proszę opowiedz nam jeszcze coś o nim, przed chwilą go pokazywałeś. Taki wyjątkowy champion. Ten samiec właśnie też po tej samej parze jest. Nawet te gołębie przyszły z jednej pincetki razem, tylko że się odbiły w tej samej sekundzie, że miały obydwa miały pierwsze miejsce. Aha. Takie cwaniaki. Takie cwaniaki. Rozumiem. No już niedługo, bo wystawa okręgowa jest kiedy, przypomnij? 8, 9, 10 grudzień. Grudzień. O, to już niedużo czasu zostało. Zobaczymy jak właśnie tutaj... Ta samiczka deklarację wypisaną już ma. Aha, czyli na pewno będzie można ją zobaczyć. Zapraszamy wszystkich do Gdańska na wystawę okręgową. To jest też jakoś połączona, wiem, z... Z targami i z rasowymi gremiami. Aha, no a właśnie. Powiedz, a jak w ogóle ten sezon oceniasz? Bo już wcześniej, kiedy się spotkaliśmy u Mariana, rozmawialiśmy, teraz już też trochę czasu minęło. No sezon był bardzo dobry, udany, nie było żadnych takich katastrof, gdzie co roku się nieraz taki jakiś lot zdarzy. No to w miarę to wszystko tak szło dosyć dobrze, nie było żadnych takich, żeby konkurs trwał tam 2-3 dni. Czyli wszystko raczej po twojej myśli? Wszystko, no tak, myślę, że we większości ludzi, bo jak są katastrofy, to wiadomo, już gołębi brakuje, żeby koeficjenty zdobywać, konkursy, a tu jednak dosyć dużą ilością gołębi żeśmy dolecieli do samego końca. Super. Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, co konkretnie stosujesz, co w tym sezonie wymieniłeś, czy... Karmę jaką podajesz, jeśli to też nie tajemnica? Nie, karmę daję Van Robaisa, a preparaty, no to wiesz, z najporządniejszej firmy. Cieszę się, że, bo wiem, że właśnie w tym sezonie trochę więcej tutaj środków wybrałeś tutaj akurat z naszej firmy i co, jak oceniasz? W kolejnym sezonie również będziesz stosował te preparaty? Na pewno tak, bo widzę, że są preparaty uczciwe, nie są chrzczone, jak dużo jest takich na rynku. A tu widzę, że są i skutki, super, i gołębi mają ładne upierzenie, szybko do formy wracają po locie, po ciężkich lotach nawet. Także widać, że preparaty są bardzo dobre. To cieszymy się to słysząc i tym bardziej, że mówisz, że jednak będziesz w kolejnym sezonie również je stosował. To cieszy. No i też oczywiście życzymy kolejnych sukcesów, bo teraz wiem, że no, leciałeś na dwie drużyny, tak? Ty leciałeś i małżonka. I żona. O, świetnie. Także... Po raz drugi mnie pokonała. Proszę, co za dżentelmen. Ale ty koszowałeś, rozumiem, tak? No. I przepisane. No to świetnie. W takim razie dziękujemy i pewnie też zobaczymy się w Gdańsku na wystawie. No i wiem, że też... W Kielcach będziesz oceniał. Z tego, co pamiętam, tak, jesteś sędzią. Jasne. Także wszystkich zainteresowanych odsyłamy na targi, na wystawy, gdzie też będzie można kolegi Zdzisława i małżonki, o tak powiem, małżonki i kolegi Zdzisława tutaj gołębie zobaczyć i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Także dzięki za spotkanie. Dzięki i dobry lot. Dobry lot.